Cześć, Dell Inspiron 1545, uszkodzona płyta główna. Płytę główną mam już, zamówiłem ją, zanim w ogóle się zabrałem do demontażu i tak dalej, gdyż no, po prostu po włączeniu widać, że jest walnięta. Tak? Tam najprawdopodobniej awarii uległ mostek, no ale za dużo i za drogo by kosztowało dojście do tego, co tam się stało konkretnie. Więc po prostu po konsultacji z klientem od razu podjęliśmy decyzję, że wymienimy element na nowy. Dobra. Śrubaczek. I kręcimy. Widzę, że jak mam tak kamerę ustawioną, to wam bardzo dużo zasłaniam ręką. A może byśmy taki eksperyment zrobili? Cyk. Tak trochę niżej. Zobaczmy. Brak jednej śrubki.
No dobra. Stara pota wyjęta. Z zewnątrz nic nie widać. Chyba. Ale wybierzemy się do rozpakowania i montażu nowej płyty głównej. Dobra, podepniemy się. Już stara płyta mogła być traktowana jako już uszkodzona. Jakkolwiek, no ale ta jednak jest nowa. Dobra, czekajcie, muszę znaleźć spirol, jest jakiś papier, żeby to przetrzeć. Papieru już nie ma, no bo miejsce papieru toaletowego jest w kiblu. No właśnie. Lekka improwizacja. Gdzieś tu powinna być pasta termo. Już ją widzę. Opsa. Cyk. Pasta naniesiona. Sprawdźmy. Termopady w stanie kiepskim, więc wymienimy je obydwa. Obydwa są trzy, więc wymienimy trzy. Wszystkie dosyć grube, około 2 mm. Mam takie akurat.
Dobra. Jeszcze tak, tutaj jest stara pasta. Dobra. Ops. No i dobrze. Najpierw włożymy płytę. Najpierw włożymy płytę, bo radiator był oddzielny. Cyk. No dobra, tutaj wystarczy przykręcić, więc ja to teraz zrobię. Chodzi o to, że port DSAP, no generalnie gniazdo zasilania jest w oddzielnym module, no i jest to na takim gniazdku połączone z płytą.
Dobra, na razie podłączymy tylko tyle o ile. Z tego względu, że już jest po 21, a ja mam na 23 do pracy, ale więc już pewnie dzisiaj daruję sobie dalszy montaż, tylko zobaczę, czy problem zniknął. Ok, to tak, dysk twardy. Z tej strony. Cyk. Touchpad jest. Dobra, więc teraz wezmę zasilacz. Tak, i plamki, o których mówił klient, no niestety plamek się nie pozbędziemy. Gdyż pochodzą z odciśnięcia matrycy. No niestety, ale jak widzieliście, płyta wystartowała. Już nawet nie będę czekał, aż system się załaduje, z tego względu, że no, jest jeszcze nieskręcony i tak dalej. Jutro go sobie złożę do końca, zmierzę temperatury, jakie tam panują i tak dalej. No i to tyle. Tak? Dzięki Wam za poświęcony czas, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i dyskusji pod filmem.